Witam Was serdecznie na naszym kanale Paraguay Live. Ja mam na imię Zbyszek i serdecznie zapraszam na kolejne wideo. Subskrybujcie kanał i dajcie lajki, jeśli Wam się podobało. Zapraszam na wideo. Dzisiaj poruszymy temat, akurat kogucik też chce coś powiedzieć, poruszymy temat emigracji do Paragwaju, to znaczy nie yerba mate, o czym zawsze mówiłem, ale wielu z Was zapytało mnie po prostu, jakie dokumenty trzeba załatwić, aby móc wyemigrować, czy też przebywać na stałe w Paragwaju. Na zasadzie nigdy nic nie wiadomo. I dlatego wykorzystam szansę, że akurat mamy czterech gości i dwoje z nich akurat załatwia aktualne dokumenty, więc dlaczego ja mam mówić? Oddam głos gościom. Zostańcie z nami. Wykorzystując sytuację, że mamy już po raz drugi naszych gości tutaj u nas w Piribebuy, chciałem przekazać Wam aktualne informacje, najlepiej za pośrednictwem Piotra i Gabi. Przekażę Wam najnowsze informacje dotyczące załatwiania dokumentów do emigracji do Paragwaju. I oddam głos Piotrowi, bo sami aktualnie to załatwiali, więc sądzę, że to będzie dla Was najlepsza rekomendacja. A więc trzymajcie się. Dzień dobry Państwu, witamy. Witam ze słonecznego Paragwaju. Te papiery, które poprzednio powiedział Zbyszek, należy z Polski przywieźć. Odpis skrócony aktu urodzenia międzynarodowy. W zależności od stanu cywilnego, odpis skrócony aktu małżeństwa międzynarodowy z Urzędu Stanu Cywilnego. Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, potocznie zaświadczenie o niekaralności. Wydawane jest ono przez punkt informacyjny Krajowego Rejestru Sądu przy Sądzie Okręgowym. Wydawane również w języku hiszpańskim. Następny punkt. Wszystkie dokumenty należy osobiście zawieźć do Warszawy, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na ulicy Kruczej 38-42. W celu uzyskania legalizacji tzw. apostilli na dokumentach, otrzymywane w tym samym dniu. Dokumenty ważne są 6 miesięcy. Dziękuję. Chciałem parę słów powiedzieć na temat załatwiania papierów. Najistotniejszą rzeczą, jaką była, jako że przylecieliśmy w czwartek o 8:30 rano, na lotnisku oczekiwał nas już Werner. Było to o tyle wygodne, że po tylogodzinnym locie byliśmy zmęczeni, znużeni całym lotem. Werner zabrał nas do samochodu, pojechaliśmy do hotelu. Ten hotel znajduje się około 15 minut od lotniska. Poszliśmy sobie do pokoju, wzięliśmy sobie prysznic, odświeżyliśmy się, zeszliśmy na dół i od razu zaczęliśmy załatwiać cały obieg dokumentów. Nie musieliśmy dużo mówić, byliśmy zaprowadzeni, powiedzmy sobie, za rączkę. Wszystko, co trzeba było załatwić, jest więcej urzędów. Trwało to mniej więcej około 3 godzin, to maksymalnie 4 godzin. I to już było 80% spraw załatwionych. Przenocowali. W drugiej części, na drugi dzień, po zjedzeniu śniadania, które oczywiście dostaliśmy w hotelu, musieliśmy jeszcze objechać 2 albo 3 urzędy. To już trwało krócej. Niestety taki ablauf jest, ale to trwa bardzo szybko, bardzo perfekcyjnie jest to zorganizowane. Wróciliśmy do hotelu. Jako że wynajęliśmy sobie samochód, co może ważna, mała informacja, można się tak porozumieć z Wernerem, bardzo sympatyczny, dobry człowiek, który załatwił, że samochód podstawili nam pod hotel.
Nie musieliśmy nigdzie jeździć, odbierać tego samochodu. Następnie pojechaliśmy do naszych przyjaciół, tu akurat do Zbyszka, gdzie przebywamy 3 tygodnie, 3,5 tygodnia. Po mniej więcej jednym tygodniu musieliśmy jeszcze krótko pojechać raz do Paragwaju, do Asunción, przepraszam, do Wernera, gdyż pewne dokumenty były już sprawdzane przez urzędy i po to był potrzebny ten tydzień czasu, żeby tam te rzeczy posprawdzali. Trwało to znowu, tak jak mówię, 2 godziny i to już była sprawa całkowicie dla nas urzędowa, załatwiona. Werner nas poinformował, że całe dokumenty będą w przeciągu 2, maksymalnie, co jest ważne, 3 miesięcy gotowe i do odebrania. Wsiedliśmy w samochód, wróciliśmy znowu tutaj do Piribebuj, do Zbyszka i spędzamy sobie piękny urlop. Jest naprawdę super. To chyba wszystko. Życzę Wam powodzenia. Weź im wrzuć Piotrek jeszcze, o, te mangi. Mango, koniki jedzą i krowy. Co za rozpusta w Paragwaju. O, jeszcze kłócą się. Ha! Mam nadzieję, że Wam się podobało. Że przede wszystkim mogliście otrzymać informacje, które Was zainteresują. Jeżeli wśród Waszych znajomych jest wiele osób, które są zainteresowane emigracją, czy też stałym pobytem w Paragwaju, zarówno ze względów biznesowych, jak i prywatnie, proszę nie zwlekać, tylko realizować Wasze marzenia w pięknej atmosferze w 2020 roku. Nie ma na co czekać, życie jest krótkie, więc wykorzystujcie ten czas. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. Jak zwykle z lewej strony inne interesujące Was wideo z naszego kanału i przede wszystkim dajcie lajki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to jest najważniejsze i zostańcie z nami i do następnego wideo i jeżeli ktoś z Was potrzebuje nowych informacji, po prostu wrzucajcie filmik na Facebooka, czy też na Twittera, czy też do innych mediów socjalnych. Okej, trzymajcie się, na razie. Cześć.